Hej, cześć, siemano, witajcie, Stiwiaki z tej strony, siema. Po raz kolejny Stiwia, to jest siema. Kolejny materiał na naszym kanale, także siemaneczko ze mną, nie no, dobra, jeszcze... Hej, cześć, siemano, witajcie, Stiwiaki z tej strony, po raz kolejny Stiwia, to jest kolejny materiał na naszym kanale, jest ze mną oczywiście Woski, pierwszy raz próbowałem rozpocząć nagranie, ale Woski zaczął się tak drzeć, że nie dało rady się tego zrobić, także witamy wszystkich bardzo serdecznie, kolejny odcineczek ze świata drużyny B, Woski, tak. Nie krzycz tak, zobaczcie co się dzieje z Woskim. Także siemaneczko i słuchajcie, na tym odcinku dalej lecimy z dinozaurami, ponieważ widzę, że dinozaury wam się podobają, także lecimy. No i kolejne dinozaury jakieś spróbujemy zespawnić, zobaczymy co z tego będzie. Ogólnie dziękuję za taki odbiór poprzedniego odcinka właśnie z B-Worlda, także dzięki wielkie. Minut 5 lajków, jej! Ile Stevie Minecraft ma śmierci? No tabulator, no tab, 29 zgonów mam, stary, masakra, ty masz tylko 7. Dobra, jesteś gotowy na kolejną minecraftową przygodę? O, 30. Jesteś gotowy na kolejną minecraftową przygodę? Także tak jak mówię, wracamy do kolejnych dinozaurów, a w sumie dobrze, stary, że tutaj jesteśmy, tylko chciałem pokazać chatę Bowo, bo Bowo się trochę tam rozbudował, ale do tego zaraz wrócimy, na razie może przejdźmy do tych dinozaurów, którymi mieliśmy się zająć, także idziemy do laboratorium Woskiego, tutaj do jego magicznego, ale są laksy, idziemy do jego magicznego laboratorium, czy to bunkier, czy nie wiem co to jest i spróbujemy, a właśnie, bo tutaj jeszcze dwa dinozaury były i zobaczymy, czy nam się w ogóle cokolwiek wykluło, o dobra, deszcz przestał padać. Nie? Co? A co żeś zrobił z tymi jajkami? Są. Ej, one się jeszcze nie wykluły? O co tu chodzi? Nie. Przecież tyle czasu i nic się nie dzieje? Ej, no niemożliwe. A gdzie jest to drugie jajko? Jeszcze jedno powinno być. Tutaj jest tylko jedno, a drugie... Co się z drugim jajkiem stało? Jak zdedał, nie mógł zdedać. Nic o, tu było, takiego. A je, a, dwa, jedno w drugim, bo weź się właśnie rozstaw, może dlatego, że coś się zbugowało. No dobra, także szkoda, bo myślałem, że tutaj nam się coś jeszcze wykluje, ale jak na razie niestety nic się takiego nie wydarzyło. To macie czekaj. Kawkę. Woski. Woski, zaraz tutaj wrócimy i jeszcze możemy ewentualnie gdzieś tam jakieś skamieliny poszukać, może coś fajnego nam się uda jeszcze znaleźć, jakiegoś T-Rexa, dobrze by było stary T-Rexa wyczaić, nie? To by było mega. Także wracamy tam, bo nie, widzowie w ogóle nie widzieli tego dinozaura, który się wykluł, gdzie go zamknęliśmy i tak dalej, jak on tam się rozwija, także zaraz się widzimy z powrotem przy naszym dinozaurze. Stevie zawsze narzeka, że nie słyszycie mnie na odcinkach, to dzisiaj będę się wydzierał przez cały odcinek, okej? No to ty, a w sumie dobra, możesz się wydzierać, bo zawsze jesteś cicho, a właśnie, bo to tutaj teraz ty... będę głośno, cały odcinek. Ej, będę tak... Woski, gadł. Woski, czekaj, idziemy. Chodź tu, chodź tutaj jeszcze. Chodź tutaj jeszcze, zobacz, jak tutaj zamykasz te swoje, bo w ogóle nie wiem, czy to u Woskiego na odcinku widzieliście, czy jeszcze było, nie widzieliście, chyba. Ale tutaj nie, Woski nie zamknął się, weź tu jeszcze u mnie na odcinku zamknij się, jak to jakiś mod był, nie, że ty pozamykałeś, ja mówiłem, żeby że nie zamykać dinozaurów, Woski chciał tu pozamykać dinozaury i wyszło tak później, że zamknął samego siebie, klatkę. Zamknął swojego klona tutaj, także ja zrobiłem klatkę, przecież klatkę. To ty ją robiłeś, no. A tej klatki nawet a nie tam robiłem. To u ciebie? Co u mnie? Jak, a tamto to jest ogrodzenie, a tam on ma... Normalnie może sobie chodzić ten dinozaur, nie to co tu u ciebie. Dobra, chodź. Chodź do tego dinozaura. Okej. I co się dzieje? Nic się nie dzieje. O, dostałem nowy ten. Aha, i teraz accept. O, trade. Dobra, jest! Nice! Będziemy mieli... Prawie jak w tym cesie. I ty, jak ja mam teraz to wziąć od ciebie? Tutaj your hats to są moje, rozumiem? A gdzie są twoje? To musisz dopiero dać to, tak? A ja też ci mogę dać, o. A to czekaj, ja ci oddam, to już ich nie będę miał, zabieram je z powrotem, bo mi się one podobają. To ci mogę oddać, albo czekaj, nie. T-Rexy nie mogę dać, dopóki... To ci mogę oddać. Grę. To sobie okay. Możesz wziąć, to sobie możesz wziąć. Dasz itemsy też? To, no. O, to my teraz takie trady będziemy robić. Ty, a takie chcesz? Zobacz, sombrero chcesz? To jest dobre sombrero. Sombrero będzie Meksikano. Meksikano, ty, nie Amerykano. Dobra, może... Może być sombrero, dobra, jest gitara. Jak to save'nąć teraz? Ready to trade. Ready to trade i teraz będzie za chwilę make ja trade. Ja mam not ready, o dobra, make mam trade. Ready. Make trade, okej, okej, okay, let's go. Dobra, teraz czekajcie sobie tego hatsa biorę. Ej, ale ty, i teraz to jest tak, że ty... O, grę mi zlagowało. Tu to się odpaliło, już działa. Czekaj, mam tego... Mam tego hatsa. Aha, bo to jest tak, że my się teraz zamieniliśmy i nie jest tak, że ty masz, to jest slipa trochę. To moja chata jest totalnie zdewastowana i dalej z tym nic nie robiliśmy, reaktor cały jest zniszczony, także dziękuję ci, Woski, bardzo. Co znowu zrobiłeś? Kolejny, wiem, no widziałem, Chainscube. Dobra, otwieraj.
Tak, mam otwierać? No dobra, ja otwieram. Tara, o, dostałem te, drzewka. Chcesz drzewka? Masz, bierz sobie. Sadzonki możesz sobie posadzić gdzieś. Dobra, chodź do... O, dawaj, a to dinozaur tego nie będzie raczej jadł, nie? To raczej takiej opcji nie ma. Dobra, zobaczcie, mamy tutaj naszego dinozaura. Tutaj w tym miejscu zrobiliśmy ogrodzenie mniej więcej. Tak, tutaj było ogrodzenie na naszego dinozaura. Dinozaur sobie śpi, bo ogólnie zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Miałem lekkiego laksa, także wybaczcie. Zobaczcie, dinozaur sobie... Gdzie on jest? A tutaj jest, zobaczcie, śpi sobie smacznie, także jest spoko. Nie ruszaj. Ej, w ogóle HP mu się odrodziło, on miał pół HP, a teraz jest ma full, to nice. Dobra, zobaczcie, tutaj rozwalił ogrodzenie, czyli rozumiem, że takie ogrodzenie na niego nie działa. Jak on do takich rozmiarów gigantycznych urósł, to już tak w taki sposób go nie zatrzymamy. No właśnie, ale do klatki nie uważam, bo to jest wąż paskudny. O Jezu, już chyba mnie zobaczył. Tak, także nie wiem, tu chyba stary trzeba będzie jakieś metalowe. Ty, a klatę... O, i oczywiście musiał zabić tego węża. A klatkę on też rozwali, czy nie rozwali krat? Mi się wydaje, że on kraty też rozwali, jakbyśmy go zwykłe takie minecraftowe kraty dali, także nie wiem. Także tutaj on sobie stąd jedzonko brał, czy gdzie? Bo tu ma pusto, nie? A nie, ma jedzonko, ma full. Zobaczcie. Także tutaj, jeśli chodzi o jedzonko, to nie ma się co martwić i też wiadomo, z jakich powodów on się zrobił taki gigantyczny. Także nic się nie dzieje. How's your pet's name? O co tu, co mi tu wyskoczyło? Mój wąż. Ej, coś mi się zbugowało. A mój mogę wąż, sobie... czekaj. Stevie. Don't. Ej, to jest... Stevie. Ej, to jest Stevie, ja go nazwałem. Czemu go zabiłeś? Co żeś zrobił? A w ogóle skąd się ten pet wziął? Przecież ja nie chciałem żadnego peta. Ja tak sobie... Wracamy do naszego dinozaura. O, obudził się. Właśnie sobie wstał nasz przyjemniaczek, także zobaczcie. I nie znam się totalnie na dinozaurach. Trzeba by było, ej, bo my go teraz na lasce chyba nie złapiemy, woski, nie? Ty na nim siedzisz, nie bij go! Jak ty na nim siedzisz? Jak masz lasso? Nice, to jest mega! I co, normalnie nim możesz już sterować? Ty, woski, sterujesz nim normalnie? No to nice! Ty, to teraz dawaj go tu do ogrodzenia z powrotem. Czekaj, bo mi znowu tutaj peta wywaliło. Dobra, down. Stevie! Aha, już czaję, bo on z jajuszka się wykluwa tutaj, ten wąż, i on jest później mój, dobra, czaję. Dawaj go tutaj do tego, chyba że zespałnimy... Ty, chyba że zespałnimy drugiego... Pa. Co? A możesz, masz jakieś super umiejętności... Ej, masz jakieś super umiejętności nim, czy nic? I powiedz mi, woski, bo ty jesteś minecraftowy świr, jaki proponujesz zrobić tutaj ogrodzenie na tego dinozaura, żeby nam się nie zniszczyło? Zobaczmy, z czerwonej materii. Z czerwonej materii? No to dobra, to robimy ogrodzenie z czerwonej materii, tylko trzeba to pierwszy rozwalić. Każdy ma milion MC. No to dobra, no to robimy w takim razie, bierzemy się do roboty, ale nie, no to ja, nie, bo jak właśnie nam, jak ma nam to... wszystko. Woski, jak ma nam tu długo czasu... Ej, co żeś zrobił? Nie zabijaj go! Nie zabijaj, jak wszystkie to w ogóle drzewa ten niszczy po prostu za sobą. Dobra, dawaj tego dinozaura, tutaj robimy ogrodzenie. Czyli co, z czerwonej materii czy nie? Bo nie wiem z czego nie robimy wiem, w końcu. Gdzie ty tam? Kurde, woski, proszę cię, ogarnij się. Nie. Co ty robisz w ogóle? Zaraz cały las podpalisz i tyle będzie z tego. Tu jakiś wilkołak mi tu chodzi. Co to jest? To jeszcze gorszy niż ten dinozaur. Ja pierdziolę, jakieś mutanty. Czekaj, go do lawy wezmę może. Chodź, goń mnie, możesz mnie gonić. Tutaj tak, do lawy chcesz? A patrz jaki cwany, do lawy nie wejdzie. To ci cwaniak. Ogólnie to dinozaur zdradł mi. Co? Co żeś zrobił? Serio? No zdradł mi. No nie, woski, no to teraz spawnij kolejnego dinozaura, nie? Bo my mieliśmy go ogrodzić. Teraz musisz kolejnego... A, ty cwaniaku. Dobra, już myślałem, że go serio zabiłeś, nie? Już... Ej, chodź, próbuj cię, on chyba chce cię zatkować. No widzę właśnie, że za mną biega, stary. Mam dwa serduszka, to wszyscy za mną latają. Czekaj, jakąś jagódkę muszę zjeść. Ja mu nic nie zrobiłem, zobacz, co on robi. Ja go bronię, on jeszcze chce mnie zabić, ty. No dobra, chyba sobie odpuścił, nie odpuścił sobie. Dobra, ja lecę do chaty po jakieś jedzonko. A nie, tam nie mam jedzonka. Daj tu jakieś woski jedzenie nam. Co to jest? Nie jak wiem. To jest ożywione łóżko, stary, wsiadaj do niego. Można się położyć? Fit mi musisz go nakarmić, żeby w nim spać. Patrz jakie przekupne, nie? Trzeba mu dać jeść coś. Nakarm mnie, to będziesz mógł się we mnie przespać. Dobra, co ty mu tam rzuciłeś? Wełnę? Nie, wełnę. A co on tutaj? Feed me my favorite food to sleep. No, on chyba wełny nie je. Daj mu. Masz mu dać jego ulubione jedzenie, ale to nie jest mój, to jak mam mu dać ją wełnę? Prawym. No nie działa, coś się robi. A jest! Słyszysz? Miam.
Dobra, je. Pochłania totalnie tą wełnę. No. Dobra, poszło, teraz można dalej chce jeść, stary. Ty, no nakarmiliśmy go, więcej się nie da go nakarmić. Co mamy teraz zrobić, bo nie wiem. Co przetestujmy, czy wyjdzie? No to weź zagrodź do końca chociaż. Musisz do końca zagrodzić, żeby przetestować. Nie rozwala. A, no to nice, czyli gitara. No dobra, niech będzie tak, tylko ładnie chociaż to ogrodzenie teraz zróbmy. Daj mi trochę diaksów, to ci pomogę. Daj mi trochę diaksów. O, dzięki! Jak się Woskiego poprosi o trochę diaksów, to on ci wtedy 10 staków rzuci. No spoko. W miarę spoko, a nie takie... Co? Gdzie on jest? Jak przeszedł? Co, on przeszedł przez te diaksy? Ty, jak to jest jakiś teleporter? To jest lak, czy go... Nie! Lawa go pali! Co za głupi dinozaur! Weź go z powrotem tam. O co tu chodzi? Trzeba podwójną ścianę zrobić, stary, bo on będzie wychodził nam cały czas. O, to niezłego mu kompana dałeś. To niezły kompan. Teraz chce cię atakować. Nie, nie będzie go bił, czy bije go. Nie, jest okej. Zejdź na dół. Jest gitara, nie bije mnie. Chyba. Będziesz mnie bił, czy nie będziesz? Nie, zobacz, nie bije mnie. Zdejmij armor. Nie, bo mnie uderzy. Zdejmij armor. Czekaj. I teraz pewnie zrobisz, bo ty go nasyłasz na mnie, nie? Pewnie, żeby on mnie bił, no. Mam zdjęty. Nie bije mnie. Widzisz, jaki dobry? O nie, Woski, coś żeś zrobił. No super, teraz sam w tym ogrodzeniu się zamknąć możesz. Teraz kolejnego dinozaura nam ogarniaj tutaj. To żeś teraz zrobił nieźle. Przeteleportował mi się przez ścianę. Dobra, ja tutaj teraz się muszę zająć ogrodzeniem, żeby to ładnie wyglądało, a nie. Narobił. Się mu zachciało. Nie ma tak. U ciebie nie ma tak, że zostawisz tego dinozaura w spokoju, tylko ty musisz gdzieś kombinować. Co wydropił lepiej? Co wydropił? Gdzie ten dinozaur? No kości wydropił, ale co nam z tych kości? Wydropić mógłby jakieś. Mógłby wydropić coś, żeby nam. Ale zobacz, masz limpeta tutaj. Ty to, no super, weź, możesz sobie wiesz, gdzie go wsadzić, nie? Nie chcę go. Dobra, Woski, chodź do mnie tutaj, ogrodzenie jest z grubsza zrobione, takie tak, coś. Tylko, że jak dinozaury będą się teleportować przez to ogrodzenie, nie niść tego ogrodzenia. Jak dinozaury będą się teleportować przez to ogrodzenie, stary, to będzie trochę lipa, tak czy inaczej, może podwójne trzeba będzie zrobić. W każdym razie wstępnie ogrodzenie mamy zrobione. Także moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ze mną był oczywiście Woski. A co, ja bym to robił, farmę. No i co, w kolejnym odcinku postaramy się... O, farma Woskiego, zobaczcie. W kolejnym odcinku postaram się zrobić dla was T-Rexa. Mam nadzieję, że uda nam się go znaleźć, bo niestety to nie jest takie łatwe. Gdzieś w tych jaskiniach trzeba będzie poszukać, także... Mamy nadzieję, że wam się podobało. Ze mną był oczywiście jak zawsze Woski. Trzymajcie się. Hej!